W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, witam Was bardzo serdecznie 5 czerwca, w środę, w ten poranek. Witam Was i pozdrawiam z parafii ewangelicko-uzgórskiej z Nowego Sącza. Dzisiejsze teksty z książeczki z Biblią na co dzień chcą, tak jak to jest każdego dnia, umacniać nas, wspierać, dodawać otuchy każdego dnia. I drodzy, tak samo jest dzisiaj. Słowo, które za chwilę usłyszymy, daje nam na ten rozpoczynający się dzień, a myślę, że na ten okres, który również jest przed każdym z nas, tak wiele nadziei, tak wiele radości. Posłuchajcie. W Starym Testamencie, w Księdze proroka Jonasza, w 2 rozdziale, 8 wierszu, tak czytamy. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie. A w liście apostoła Pawła do Filipian w 4 rozdziale, 6 wierszu tak czytamy. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby Wasze Bogu. Drodzy, modlitwa i wołanie do naszego Stwórcy, do naszego Ojca. To wspaniały nasz chrześcijański przywilej. To możliwość bezpośredniego kontaktu z tym, który każdego dnia jest z nami, wspiera nas i daje nam możliwość przeżycia z Nim kolejnego dnia. Wiemy, i to jest wpisane w naszą ludzką naturę, że człowiek każdego dnia troszczy się o swoje życie, że troszczy się o innych, że myśli o swoich sprawach doczesnych, tutaj, które dzieją się właśnie w tej chwili. I wiemy dobrze, że człowiek drży o swoje życie, o swoje sprawy, o to, że każdego dnia może nie tylko spotkać go z różnych stron jakakolwiek straszna rzecz, ale wie też, że może spotkać się ze swoim Stwórcą. Drodzy, dzisiejsze teksty dają nam wspaniałą nadzieję na to, że każdy dzień może być spędzony z naszym Stwórcą w modlitwie. W modlitwie, w tym miejscu, gdzie możemy skłonić głowę i powierzyć nasze prośby, nasze starania, nasze problemy, doświadczenia temu, który wszystko może uczynić. Jeśli w to wierzysz, jeśli w swoim sercu jest nadzieja, to wiedz, że Bóg zawsze Cię wysłucha, że Twoja modlitwa zawsze dojdzie do Niego i będziesz wysłuchany. A Twoje życie nabierze zupełnie innego wymiaru. Będziesz mógł cieszyć się Jego obecnością. Będziesz mógł cieszyć się życiem razem z Bogiem. Chciejmy skłonić nasze głowy, powierzyć to wszystko, co nas dręczy, nasze doświadczenia, nasze problemy temu, który je wysłuchuje. Boże Wszechmogący, do Ciebie wołamy jako Twoje dzieci. Ty jesteś naszym najwspanialszym Ojcem, Tatą, do którego możemy każdego dnia przychodzić i mówić o wszystkim. Ty nas wysłuchujesz bez względu na to, gdzie jesteśmy, o której porze dnia i nocy zwracamy się do Ciebie. Niech i ta modlitwa dojdzie do Ciebie. Ty usłysz nasze wołanie. Ty pochyl się nad każdą i każdym z nas, który dzisiaj rano, który w każdej porze dnia przyjdzie do Ciebie ze swoimi problemami. Boże, prosimy Cię o wszystkich nas, o wszystkich tych, którzy do Ciebie wołają, o cały Twój Kościół, aby również i on mógł doznać w Tobie pociechy. Prosimy Cię, Boże, i dziękujemy
Przede wszystkim za to, że Ty otaczasz nas swoją opieką, błogosławiaj swoim prowadzeniem, że Ty nas nie opuszczasz w chwilach dobrych i w chwilach złych, że dajesz nam odczuć Twoją rękę. Boże Wszechmogący, niech nasza modlitwa, która dobrze o tym wiemy, nigdy nie będzie w pełni taka perfekcyjna. Niech ona dotrze do Ciebie. Ty nas wysłuchaj, bo do Ciebie wołamy i Ciebie prosimy. Amen. Drodzy, wiele Bożego posilenia, wiele mocy w modlitwie, aby ona płynęła z naszych gorących, otwartych serc. I ja wiem o tym dobrze, że Bóg wysłuchuje modlitw swoich dzieci i zawsze jest z nami. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Amen.